rozpoczynamy poranek w Epa Falls, dzisiaj będziemy je oglądać, a teraz zobaczycie to, jak wygląda widok z mojego namiotu na dachu samochodu. Prawdopodobnie bardzo szumi, ale pewnie też widzicie tą rzekę, która jest za mną, zaraz poczyna się jakieś 20 cm ode mnie. To jest rzeka Ukunene, jest to rzeka, która dzieli teren Namibii od terenu Angolii. To jest ta rzeka, ona jest całoroczna. W tym momencie mamy falę wyzbrania, w związku z czym jest tak wysoko. Ale nie jest to bezpieczne miejsce. To znaczy, gdybym był o 20 cm w tamtą stronę, byłbym w rzece. Gdybym już się w tej rzece znalazł, to prawdopodobnie spłynąłbym w wodospadzie, który jest stąd o jakieś 50-100 metrów. Zaraz wam pokażę. Tam za mną widzimy rzekę Kunene i wodospady Pupa Falls. Za rzeką Kunene jest Angola. W tej chwili mamy dużo wody, bo jest pora deszczowa i dlatego te wodospady są przepiękne. To są drugie co do wielkości wodospadów w Namibii. Pierwszym jest wodospady Ruakana, które zobaczymy za chwilę. Te wodospady mają około między 50 a 70 metrów wysokości. Po obejrzeniu wodospadów naszym kolejnym celem na cały dzień było dojechanie do oddalonego o kilkaset kilometrów parku narodowego Etosha, w którym możemy spotkać się najwięcej dzikich zwierząt, największe nagromadzenie tych zwierząt w całej Namibii. Rzeka Kunene w związku z porą deszczową wylewała, co prawdopodobnie widzicie. Natomiast nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, a mianowicie tego, że ta rzeka może wylewać w miejscach kilka kilometrów oddalonych od samego głównego nurtu. Dlatego na naszej drodze spotkaliśmy kilkusetmetrowe jeziora, które można było albo przejechać wpław, ale wtedy mogliśmy zabrać silnik, albo można było się cofnąć, albo można było je spróbować ominąć przez burz. Zjechaliśmy z drogi i jedziemy przez bliżej nieokreślone bezdroża. Bezdroże pełne takich odrośli. W związku z czym nie jest prosto nosić antenę na dachu czy nawet na masce, więc została ona zdjęta przez jedną z gałęzi i teraz trzymamy ją wewnątrz. Po próbie objechania trzeciego jeziora okazało się, że jest czwarte i prawdopodobnie w związku z różnicą poziomów tych jezior będzie jeszcze kilkadziesiąt, więc zanim byśmy dotarli do Etosha Parku przez te jeziora podejrzewam, że musielibyśmy poczekać do pory suchej, a przynajmniej zajęłoby tam nam 2 tygodnie. Dlatego stwierdziliśmy, że zawrócimy. Musieliśmy zmienić plan i zamiast pojechać do Etosha, Parku Narodowego Etosha pełnego dzikich zwierząt, stwierdziliśmy, że pojedziemy w inne miejsce, również na granicy z Angolą, kawałek dalej, do najwyższych wodospadów w całej Namibii, wodospadów Ruakana. 3 lata w murzyńskim wpierdlu. Tyle można dostać za przekroczenie tą drogą nielegalnie granicy pomiędzy Namibią a Angolą. Ale gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy wodospadach Ruakana. To są największe wodospady w Namibii i najwyższe w tej części Afryki, czyli Afryce Południowej. Wysokość takich wodospadów to do 150 metrów. I teraz tak, za chwilę zrobimy coś, za co grozi te 3 lata więzienia, czyli przekroczymy granicę Namibii i znajdziemy się tam, gdzie jest już Angola. Jadąc do wodospadów Ruakana, przejechaliśmy przez miejscowość Opuwo, znaną z dnia wcześniejszego,
przez robienie tam zakupów w supermarkecie. I właśnie z takiego robienia zakupów powstał jeden jeszcze filmik, który zostanie opublikowany na tym kanale, a jeżeli nie został jeszcze opublikowany, to będzie prawdopodobnie w tym linku gdzieś tutaj. Jadąc do Chimarongo, mieliśmy dwie atrakcje. Pierwsza z nich dotyczyła małego stworzenia, które zobaczyliśmy na jednym z białych pasów na środku drogi. I był to kameleon. Te kameleony wychodzą sobie na asfalt, który jest ciepły, a potem, jeżeli mają mało szczęścia, to zostają przejechane. Natomiast my uratowaliśmy jednego kameleona. Na trawkę. A weź go, chwyci. Nie, to rocia, zostaw, rocia, zostaw, rocia, zostaw, rocia, zostaw. Foka cię mi dziabnęła. O drugiej atrakcji nie powiem wam przez film, ponieważ mogłaby zostać dwuznacznie odebrana przez naszą społeczność, ale jeżeli spotkacie mnie na żywo albo na jakimś spotkaniu otwartym, wtedy chętnie wam o tym opowiem. Drugą atrakcją było przekroczenie biegnącej przez połowę Namibii strefy ekologicznej. Ale na czym ona polegała? Dowiecie się sami. Namibia jest podzielona w poprzek płotem, tak zwaną w veterinary fence. Jak się jedzie z północy na południe, niestety nie wolno przewozić żadnych produktów odzwierzęcych i owoców. Mają tu jakiś problem z jakimiś chorobami czy czym. Otworzyliśmy lodówkę, ten policjant zobaczył 4 piwa i butelkę ginu i taki zdziwiony, że nie ma żadnego jedzenia, zapytał się, wy coś jecie w ogóle, czy tylko pijecie? No i dojechaliśmy do kempingu w Chimarongo. Jak tam było? Zobaczycie z basenu. Wiecie, w Afryce mamy różne rodzaje zbiorników wodnych, mamy oczywiście oceany, mamy morza, jeziora, a także baseny, takie jak wodopój dla zwierząt, kałuża, między innymi taki, w jakim siedzę. I zazwyczaj te baseny nie są ogólnodostępne, bo są podłączone do jakichś camping, a czasami nawet zdarza się, że taki camping jest podłączony pod coś jeszcze fajniejszego, jakąś atrakcję turystyczną i tak jest w tym przypadku. Znajduje się właśnie na campingu podłączonym pod farmę gepardów. Farmę gepardów? Ktoś hoduje gepardy? Tak! I za parę sekund zobaczycie, jak wygląda taka farma gepardów. Like I said, I'm gonna tell you what to do and what not to do. When we enter the gate there, they're not really allowed to touch the cheetahs, that's by the law. But if you want to give them a pet, only on the head and the neck. The cheetahs likes to lick, so if they lick you, if you like it, you can stand still or sit still. If you don't like it, stand up and walk away. Okay, and then just the sunglasses on top of your head. They don't like the reflection in the normal glass. Ach, the sunglasses, normal glasses screen. When you take pictures of the cheetahs, you can take as many pictures as you like. You can use the flash, no problem. Just watch out when you take a picture of one cheetah. Always look at your back, that you don't step back and you step on the other cheetah's feet or on the tail. They're not going to be too happy if you do that. Farma gepardów ma dwa wybiegi. Jeden dla gepardów oswojonych, do których można wejść, które można pogłaskać, do których nie można się zbliżać tylko w momencie, w którym jedzą. Oraz drugą część, czyli wolny wybieg, w którym gepardom dostarcza się mięso, rzuca się im to mięso, ale turyści są zapakowani niejako na wysokie przyczepy, żeby żaden gepard się na tego turystę nie rzucił. Bo wtedy mógłby skończyć na przykład jak kameleon. Dobry kocu, dobry, dobry. Mam jeszcze drugiego kolegę, który jest psem i właśnie w tym momencie nie oczywiście tą kulę, którą mam w buzi. To jest mikrofon, z którego korzystałem. Więc miałem nagrywać gepardy, nagrywam psa jedzącego mój mikrofon. Zapakowani na przyczepy, wjechaliśmy do strefy, w której gepardy chodzą sobie wolno.
związku z tym, że to był 14 lutego, czyli walentynki, święto zakochanych, niektórym zebrało się na miłosne wyznania. Siemanko. A zwrócisz na mnie uwagę? Wiesz, że widzimy się pierwszy raz. Ela, sama Ela. Miałem nadzieję, że jesteś na Tinderze, ale może zaakceptujesz mnie takiego, jaki jestem. Walentynki są. Poza tym, że były walentynki, to Artur, jeden z uczestników naszej wyprawy, miał w tym momencie swoją rodzinę. Dlatego skończyliśmy dzień na świętowaniu. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Karma mówi, żeby odwdzięczać się pięknym za nadobne. Dlatego chciałbym, jeżeli możecie, jeżeli wam się ten film podobał, żebyście zostawili subskrypcję, lajka i skomentowali, żebym wiedział, jak się ulepszać na przyszłość, na kolejne filmy. Bo wiecie, ludzie, którzy się nie odwdzięczają, mogą skończyć słabo. Na przykład jak kameleon rozjeżdżany codziennie na trasie w Namibii przez białych turystów. Codziennie.